Insta możesz robić tam za osobę przyciągającą wzrok. Państwa w padoku, za chwilę kolejny wyścig dla dwulatków, a nasi właściciele już kupują na aukcjach roczniaki, które będą w przyszłym roku dwulatkami. O tym porozmawiamy m.in. z naszym gościem, hodowcem i właścicielem, Krzysztofem Mikulim. Dzień dobry. Długości czas gonitwy 1 minuta 50 sekund, światki 7 i 8, 32 i 3, 34 i 5, 35 i 40 sekundy. Podaje wypłaty gonitwy czwartej. Trójka zwyczajnie 42-70. Porządek 2-3-3-2, 33-30. Trójka 467-10 i trypla 514 zł. Interactive ze stajni Corneli Frajzl. Konia będzie dosiadał kandydat jockeyski temu Kumar Beck. Interactive był czwarty w debiucie i był chętny do walki. Chociaż do zwycięzcy tam zabrakło daleko, biegał w gonitwie z Kadorem. Za Kadorem nie był daleko. Dzisiaj ten koń może troszeczkę tutaj zaskoczyć rywali. Z numerem 3. Wichel Arvis ze stajni Wojciecha Olkowskiego pod Konradem Mazurem. Szósta lokata w debiucie. Najwyraźniej zabrakło mu sił na prostej. To ma bardzo ciekawy, szybki pan. Dziewiątka. Royal Belvedere. To jest koń ze stajni Adama Wyżyka pod Kumuszbekiem, Doktor Bekiem. Royal Belvedere biegał dwukrotnie i dwukrotnie był siódmy. W ostatnim biegu już był widoczny, ale osłabł na prostej. Dzisiaj trochę krótszy dystans. Koń numer 5. Yasumoro ze stajni trenera Janisa Karanatasisa. Wsiadł Anton Turgajew na tej klaczy. Cztery starty, cztery solidne troszkę starty. Dalej Royal Belvedere i Feistegol. Kador z przewagą. No, ta przewaga jest bardzo duża. Teraz z całej grupy próbuje się wyrwać Yasumoro. Ładnie galopuje Rigres. Ona w tej chwili jest druga. Polem poprawia Interactive.
Cador Ri Gracies klacz idzie bardzo mocno. Ale chyba jeszcze pan Mazur utrzyma przewagę. I za chwilę w celowniku Cador Ri Gracies, pani Olga z Yasumoro. I piąta chyba jest face the ball.